Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pielęgnacja moich włosów. Dawno takiego filmiku nie było, a zostałam również o niego poproszona, więc nagrywam, bo też mam bardzo fajne rzeczy teraz używam do pielęgnacji moich włosów. Staram się bardzo, żeby one wyglądały, wiecie, zdrowo, bo są długie i do tego rozjaśnione. Więc zaczniemy od podstaw, czyli jak już wam teraz szampon i odżywkę. I właśnie bardzo fajny odkryłam szampon dzięki mojej koleżance. Zauważyłam, że jej włosy wyglądały jak po fryzjerze każdego dnia. I powiedziała, że to właśnie przez ten szampon. I to jest John Frieda. Nigdy nie używałam nic z tej firmy. Volume Lift Lightweight Shampoo. I naprawdę, dziewczyny, przy samym myciu już czujecie, jakie włosy są super. On naprawdę tak podnosi te włosy, one są takie lekkie. To jest taka różnica pomiędzy tym szamponem, a każdym innym, jaki używam. Mam jeszcze jeden do zużycia. I na pewno będę testować, wiecie, inne w przyszłości, ale ten na pewno bardzo, bardzo często się u mnie pojawi. Muszę też wyprowadzić odżywkę i zobaczyć, czy coś jeszcze może mam z tej serii. Ale ten szampon to jest po prostu jakieś, no po prostu odkrycie roku i serdecznie Wam polecam, jeżeli macie też takie, wiecie, ciężkie włosy. Ja mam dużo włosów, ale bardzo cienkich i one są często właśnie takie przyklapnięte, a teraz są po prostu takie, wiecie, leciutkie, no po prostu... Uwielbiam ten szampon, bardzo Wam serdecznie polecam. A odżywkę najczęściej stosuję, jeżeli tylko mam. To jest Kalos. Używam go od, nie wiem, 20 lat. Tego akurat jeszcze nie miałam, jest ich masa. To mi siostra przysłała ostatnio w paczce. Jeszcze mam jeszcze jakiś ten. Ten jest akurat, to jest maska Protox dla włosów z keratyną, kolagenem i kwasem hialuronowym i też się bardzo fajnie sprawdza. To jest no niby maska, ja używam tego zawsze jako odżywki i świetnie, świetnie się u mnie sprawdza, nie obciąża mi włosów każda jedna, chociaż myślę, że z sentymentu najbardziej lubię tą oryginalną wersję, kocham ten zapach i zaraz po niej bananową, ale każda jedna, którą miałam, się u mnie świetnie sprawdziła, więc ja będę używać je pewnie jeszcze bardzo, bardzo długo. I na przykład ja przy myciu włosów, Jezu, właśnie, moje są takie fajne, lubię takie zaspy myciu. Zawsze jak nałożę odżywkę pod prysznicę, rozczesuję ją grubym grzebieniem, szerokim grzebieniem, nie grubym, żeby ta odżywka, wiecie, weszła wszędzie i przez to też łatwiej się jej później rozczesuje, więc zawsze i ten grzebień to jest The Body Shop. Mam go już, Boże, nie wiem, z 15 lat. Troszeczkę wyblakło, ale nic mu się nie stało, więc cały czas używam ten sam. Ponieważ mam blond włosy, zawsze używam jakiegoś fioletowego szamponu i najlepszy, jaki stosowałam, to jest Fanola i to już jest moja druga butelka. No Yellow jest rewelacyjny. Ja wiem, on bardzo wysusza włosy, tak samo rozjaśnianie pewnie, ale jeżeli chcę zachować ładny kolor, to muszę coś stosować, ale ja go używam... Myślę, że tak po 3-4 tygodniach do robienia włosów, wtedy dopiero ten kolor zaczyna, wiecie, tak schodzić i robić się troszeczkę ciemny. Raz w tygodniu, nie częściej. I naprawdę daje bardzo ładny odcień i wtedy zawsze, zawsze używam, zawsze używam maskę. W tym momencie akurat mam, to nie jest maska, tylko to jest deep treatment, ale coś takiego bardzo mocniejszego niż odżywka. Bo to z ciekawości ostatnio Wam mówiłam o tej odżywce. Kupiłam z Aussie 3 Minute Miracle Blonde Deep Treatment i to jest właśnie do włosów blond i ona jest również lekko fioletowa, więc pewnie też coś pomaga z tym kolorem i jest bardzo fajna rzeczywiście. Fajnie się rozczesują włosy, bo pod tym szamponie to one są mega tępe, ale jest naprawdę super. Ale tak jak mówię, normalnie to jest zawsze jakaś maska do włosów, żeby jakoś tam im pomóc, wiecie, po tym, co im robię. No ale lubię się w blond, więc póki co muszę coś w tym kierunku robić, żeby utrzymać ten kolor, żeby był ładny. Ale tą odżywkę bardzo serdecznie Wam polecam, bo jest naprawdę fajna. Myślę, że coś jeszcze z tej Aussie muszę wyprowadzić. Bo właśnie moja fryzjerka zawsze ma te produkty i naprawdę są fajne. Więc to jest taka podstawa. Jeżeli chodzi o odżywki bez spłukiwania, zawsze używam, odkąd pamiętam, zawsze miałam odżywki bez spłukiwania. Wydaje mi się, że ta trochę bardziej pomaga, wiecie, i przy rozczesywaniu włosów, po umyciu, jednak przy blond, długich, one się plączą. I od dawna już mam zawsze trzy na zmianę.
Bo jakoś tak miałam 3 odżywki i po prostu ja nie lubię używać, wiecie, jednej, aż się skończy, bo one kończą się po prostu po bardzo długim czasie, żeby mi się nie znudziły. Więc używam 3, jak którym skończę, to wtedy przynoszę kolejną, bo mam jeszcze w zapasie, moja mama przysłała kilka fajnych. Ale pokażę Wam te, co teraz używam. Ta już jest prawie skończona, tam już prawie nic nie ma. To jest ziaja, kuracja kaszmirowa z olejkiem amarantusowym, welwetowe serum nabłyszczające, które jest rewelacyjne. Bardzo polecam, to jest moja druga buteleczka. Rzeczywiście widać różnicę, bo też właśnie ta sama koszanka od tamtego szamponu. Pytała mi się, co nakładam na włosy, że są takie błyszczące, to jest właśnie to. Jest naprawdę, naprawdę fajny produkt. Zdecydowanie polecam dla rozjaśnionych włosów. Drugi mam taki spray, również od mojej mamy. Jantar, lekka odżywka mineralna z wyciągiem z bursztynu i minerałami. Każdy rodzaj włosów wzmacnia, regeneruje. Ta odżywka no, zdecydowanie jest taka bardzo delikatna. No już tak nie pomaga mi rozczesywać łatwiej tych włosów, ale też jest bardzo fajna. Nie zauważyłam, żeby moje włosy wyglądały jakoś gorzej, więc i ona też już jest praktycznie, no tutaj jestem, więc zużyłam całą i jest ok. I trzecia, moja ulubiona, to jest Schwarzkopf Gliskur Hair Repair. Tu jest, to mam akurat włosy przeciążone koloryzacją lub zabiegami stylizacyjnymi. With Omega Plex. Ja się uczepiłam tej różowej z jedwabiem. Moja ulubiona od również, nie wiem, 20 lat. Ale one wszystkie są chyba rewelacyjne jednak, bo jeszcze jakąś inną miałam i ta też jest naprawdę genialna, to jest moja ulubiona, więc wiecie, zawsze się cieszę, jak tą używam, bo wiem, że nie będzie problemu z rozczesaniem, że włosy będą ładne, pachnie obłędnie, więc te odżywki są rewelacyjne. Mam właśnie jeszcze 2 i już niedługo tutaj się pojawią, ponieważ te 2 mi się kończą. I wiecie co, kupiłam coś, no już dawno temu, coś co też używałam jako nastolatka. Jeżeli mam takie troszeczkę puszące się końcówki, bo wiecie, bo potrzebne są obcięcie ich, albo po prostu mam włosy takie na drugi, trzeci dzień czasami nieumyte i one się tak troszkę puszą i takie są niefajne, nakładam ten malutki olejek z BioSilk, to jest Silk Therapy, ten jedwab. Ja nie wiem tak naprawdę jak on, czy on coś pomaga, czy on po prostu jest do wygładzenia, ale żeby te włosy były fajniejsze i żebym nie musiała jechać po nich, wiecie, prostownicą, to nakładam sobie taki olejek i one wyglądają dużo ładniej. To jest po prostu taki, wiecie, jakby się cofnęła w czasie, jak używam ten olejek, bo kiedyś używałam go non-stop na całe włosy, jak byłam nastolatką. Ale tak, raz na jakiś czas właśnie go używam, no mówiłam, kupiłam go dawno temu i ledwo co zużyłam, więc odrobineczkę go nakładamy. Kolejną rzeczą, jaką używam, to jest ochrona przed gorącem. Wiem, że są różne opinie o tym, że to nic nie daje, albo że coś daje. Moja wersja jest, jeżeli to daje minimum ochrony, to zawsze to minimum jest, więc wiecie, coś tam jednak chroni te włosy. I to już od dawna stosuję. Teraz moja trzecia butelka z Tresemme. Keratin Smooth z olejkiem marula do 230 stopni ma chronić. Ja na pewno tyle nie używam, bo nie używam na maksa prostownicy, ale też używam przed, wiecie, przed suszeniem włosów, zwłaszcza na końcówkach, tak od połowy włosów tutaj najwięcej pryskam. Tak jak mówię, jeżeli troszeczkę ochroni moje włosy, to ja jestem i tak zadowolona. Przepięknie pachnie, jest naprawdę fajny, więc jak mi się skończy, po prostu kupuję kolejną butelkę, ona też starcza na lata. No może nie na lata, ale na, no nie wiem, na rok przynajmniej, więc polecam. I z takich jeszcze dodatkowych rzeczy używam od jakiegoś czasu, czyli od grudnia, w grudniu jakoś dostałam paczkę na początku, wcierkę z Jantar. Tak chciałam jeszcze, wiecie, żeby one mi rosły, ale wszyscy zauważyliście, że mi strasznie rosły te włosy, ja też nie wiem, kiedy one tak rosły. Więc nie wiem, może coś też pomaga ta wcierka, mam w sumie 3, więc będę używać, jeżeli coś pomoże. Jeszcze nie zrobiłam zdjęcia, zanim zaczęłam używać, to bym zobaczyła, czy duża jest różnica, czy nie. Ale mam nadzieję, że pomaga, że coś wzmacnia, że może te włosy właśnie dlatego rosną. Chciałam, żeby mi ta grzywka odrosła w końcu, bo mnie denerwuje już. Chciałam tylko tyle, żebym mogła ją założyć, wiecie, za ucho. I tu jest odżywka, wcierka z wyciągiem z bursztynu do skóry głowy i włosów zniszczonych. No, z Farmony. Czytałam troszkę o wcierkach i ta była często polecana, więc
Więc mam, stosuję i mam nadzieję, że coś daje. No i to są wszystkie moje takie rzeczy, które stosuję. Przyjąłem też lakier, który teraz używam, bo jest bardzo fajny, z Schwarzkopf Got To Be Happy Hours. Jeżeli spinam włosy, bo mam dużo tych krótkich, tak grzywka i tak dalej, nie lubię jak mi tutaj sterczą, więc odrobinę sobie zawsze przy kucyku właśnie psikam te włosy, żeby one, wiecie, tak były jak je uczesałam. Ale taki lakier to mi starcza na bo ja to tak odrobineczkę go używam. No i zawsze mam taki suchy szampon, ale to za każdym razem inny. I to też tylko tak, wiecie, na drugi dzień, żeby troszeczkę wyglądał te włosy lepiej, jak spinam w kucyka najczęściej. Ale to taki, wiecie, co tam mam, to używam tak naprawdę, jeśli chodzi o suchy szampon. I to co, to jest cała moja pielęgnacja. Mam nadzieję, że coś fajnego tutaj wypatrzyliście. Koniecznie spróbujcie ten szampon z John Friedy, bo on jest rewelacyjny. Bardzo, bardzo polecam. Dajcie znać, czy macie jakieś takie mega produkty, które, bez których nie możecie żyć. Bo staram się naprawdę zadbać o te moje włosy, bo chciałam jeszcze je zapuścić trochę dłuższe. Nigdy nie miałam takich bardzo długich i jeszcze bym chciała mieć taki kawałek ich. Bo niestety nie przedłużę sobie, wiecie, nie... Nie jestem w stanie doczepić sobie włosów sztucznych, bo po prostu nie jestem z tych osób, których nie są w stanie po prostu nosić sztucznych włosów, a chciałam mieć dłuższe, więc niestety muszę zapuścić. No, więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!